trenuję. No i po prostu dzięki temu jestem szczęśliwszy też. Starcie Warty z Brukbetem Termaliką to nie jedyne piłkarskie wydarzenie, jakie można było zaobserwować w sobotę. W Skurzewie odbył się trening otwarty sekcji Amfutbolu Zielonych, połączony z meczami pokazowymi z zawodnikami Akademii Canarinho Skurzewo i Warty Poznań. Cieszymy się, że powstają takie inicjatywy. Chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, mieszkają wśród nas. Chcemy także zachęcać osoby niepełnosprawne do wychodzenia z domu, do uprawiania sportu. Ćwiczymy już w tamtym roku, tworzymy taką drużynę. Coraz lepiej nam to wychodzi, też coraz lepiej wypadamy na turniejach ligowych. Poprzedni inauguracyjny sezon zakończył się dla futbolistów Warty czwartym miejscem w elicie. Po 8 tegorocznych meczach Zieloni znów znajdują się tuż poza podium. Walczymy, chcemy zdobywać punkty już z tymi zespołami, którym jeszcze nam się nie udało urwać punktów. Jesteśmy coraz bliżej. Kiedyś w jednym meczu traciliśmy po 7 goli, dzisiaj tracimy po 7 goli w całym turnieju. Progres drużyny jest zatem spory. Sobotnia impreza w Skurzewie miała charakter nie tylko sportowy, ale i edukacyjny. Młodzi piłkarze Canarinhos i Warty mogli dowiedzieć się więcej na temat odmiany futbolu dla ludzi po jednostronnej amputacji kończyny dolnej lub w przypadku bramkarzy kończyny górnej. Bardzo fajne przedsięwzięcie dla młodych zawodników. Ciekawe warsztaty na temat osób z niepełnosprawnością, połączone też z formą rywalizacji z zawodnikami Amfutbol. Na pewno każdy zawodnik może coś z tego wynieść. Kolejne turnieje w ramach PZU Amfutbol Ekstraklasy odbędą się w październiku. Piłkarzom Warty życzymy korzystnych wyników i dalszej radości z rywalizacji.